Budownictwo pasywne. Już dziś słyszymy o wysokich kosztach ogrzewania oraz o planowanych ograniczeniach w wynajmie i sprzedaży budynków nieposiadających odpowiednich klas energetycznych. Dlatego na etapie planowania inwestycji warto pomyśleć o budynkach wysokoenergooszczędnych lub pasywnych. Warto pamiętać, że taki budynek jest przede wszystkim zdrowy i komfortowy. A wszystkie mity związane z budownictwem pasywnym warto między bajki włożyć. Taki budynek to przede wszystkim oszczędności eksploatacyjne. Jest on także odporny na wszelkiego rodzaju zmiany w przepisach, a więc jest odporny na działania polityczne. Koszt budowy budynku pasywnego zbliża się z każdym rokiem do kosztów budowy budynku zgodnego z aktualnymi przepisami. Na dzień dzisiejszy budynek pasywny jest o kilka procent droższy niż budynek budowany zgodnie z warunkami technicznymi na rok 2024. Warto pamiętać, że zapotrzebowanie energetyczne budynku pasywnego jest blisko pięciokrotnie niższe niż budynku zgodnego z wymaganiami aktualnych warunków technicznych. Certyfikacja takiego budynku odbywa się w następujący sposób. Na początku wykonujemy koncepcję budynku oraz wstępne kalkulacje w programie PHPP, program do obliczania budynków pasywnych. Kolejnym krokiem jest wykonanie projektu budowlanego i obliczeń w PHPP. Tak wykonane obliczenia i projekt weryfikowane są przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego. Kolejno uzyskujemy pozwolenie na budowę, następnie wykonujemy projekt wykonawczy i finalne obliczenia w PHPP, które przesyłamy do Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego, gdzie są one weryfikowane i zatwierdzane. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie projektu i obliczeń przez certyfikatora budynku. Kolejny krok to budowa stanu surowego zamkniętego budynku. Następnie wykonujemy wstępną próbę szczelności powietrznej budynku. Po wykonaniu próby szczelności wykonujemy prace wykończeniowe. Kolejno wykonujemy finalną próbę szczelności powietrznej budynku. Ostatnim etapem certyfikacji jest wystawienie certyfikatu przez Passive House Institute Darmstadt w Niemczech. Tak wygląda to w skrócie. Tanio to już było, teraz czas budować dobrze.